witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Stało się, drodzy państwo, Polska i Węgry kładą na unijny stół weto. Weto poprzedzone całymi latami grillowania, całymi latami kłamstw opowiadanych w Parlamencie Europejskim, opowiadanych w Komisji Europejskiej przez grupy polityków opozycji, przez zrewoltowaną część środowiska sędziowskiego, które sama się nazwała kastą. Dziś jesteśmy w momencie dramatycznym, ale rodzi się pytanie, co dalej? Drodzy państwo, co dalej? Co oznacza polskie weto w Brukseli? Pytamy o to naszego gościa, Sebastiana Kaletę, wiceministra sprawiedliwości. Bardzo serdecznie witam, panie ministrze. Ja nie słyszę pana ministra, ale jeszcze spróbujemy. Panie ministrze, to może zacznę od tego, mam nadzieję, że nasi widzowie usłyszą. Co tak naprawdę stało się wczoraj w Brukseli i dlaczego tak się stało? Dlaczego położyliśmy broń bardzo silną, choć oczywiście w Unii Europejskiej używaną od wielu lat, właśnie w postaci tego weta? Przede wszystkim, jeśli bezprawne mechanizmy dotyczące... przestrzegania wartości unijnych, stania z funduszy europejskich, dopóki nie z tego mechanizmu, to po prostu Polska nie będzie mogła przyjąć się budżetu i korona budżetu. Dlaczego? Ponieważ mamy już przecież procedurę wiązania praw. Ta procedura jest w artykule 7. Nie ma żadnej podstawy, by chodzić traktaty, łamać traktaty, tylko po to, by była realizowana wola polityczna niektórych państw, które dysponują większością kwalifikowaną, ale nie dysponują jednomyślnością, która jest wymagana w artykule 7. I na takie łamanie właśnie praworządności chodzi, bo wszyscy wiedzą doskonale, że te mechanizmy, które się proponuje, służą tylko temu, by, jak to mówiła pani Barley, zagłodzić Polskę i Węgry, żeby w sposób potulny realizowali to, czego oczekuje Berlin i Bruksela. Nie jest tajemnicą, że to mocne konserwatywne rządy, które nie godzą się obyczajową na neomarcizm w prawie, i z tego powodu jesteśmy grillowani. Drodzy państwo, jest już odpowiedź Polaków, przynajmniej taka bardzo wstępna, bardzo sondażowa, na te ważkie decyzje, które zostały podjęte wczoraj przez polskich i węgierskich oczywiście ministrów spraw zagranicznych. Sondaż United Service dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF pokazuje, że większość ankietowanych, 57%, drodzy państwo, popiera weto wobec unijnego budżetu w przypadku powiązania go z praworządnością. Przeciwnego zdania jest niespełna 20%. To burzy, drodzy państwo, taki mit o tym, że Polska musi bezrefleksyjnie godzić się na dyktat Brukseli, Berlina, Paryża czy innych stolic europejskich. Możemy mówić, i ma przyzwolenie społeczne, przynajmniej według tego pierwszego, bardzo na świeżo sondażu, polski rząd, by przeprowadzać ważne decyzje, ważkie zmiany. Mamy, drodzy państwo, wypowiedź opozycji, która tutaj bardzo mocno pracowała na to, by Polska znalazła się w sytuacji, w której to weto musiało być położone na stół. Posłuchajmy pana posła Halickiego. To straszenie wetem jest po to, żeby ten mechanizm nie wszedł w życie, po prostu. Ale on wejdzie. No takie są realia wszystkich tych, którzy dbają o swoje środki. Jeżeli ktoś daje, to wymaga, by nie były one na przykład źródłem dla korupcji, źródłem dla działań, które mają charakter antyeuropejski albo jeszcze innego, niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania tych środków. Po to jest ten mechanizm. Wracamy do naszego gościa. Mam nadzieję, panie ministrze, że teraz słyszymy się troszkę lepiej. Halo? No trochę przerywało, jak to
czasami społecznie, ale pana doskonale słyszę. Dziękuję, mam nadzieję, że pan mnie również. Dziękuję, panie ministrze. Nie wiem, czy posłuchał pan przed chwilą posła Halickiego. Ja już pomijam pewną humorystyczną część tej wypowiedzi, jak to poseł Koalicji Obywatelskiej mówi o korupcji, ale zostawmy to na chwilę bez komentarza. Chciałbym pana spytać o to, czy przypadkiem ta sprawa weta, ale też wcześniejszych wieloletnich działań, o których mówiłem na wstępie naszej rozmowy, to nie jest robota właśnie pana Halickiego i jemu podobnych posłów, europosłów opozycji. Przede wszystkim Polska, polski rząd nigdy nie ma nic przeciwko temu, by zwalczać nadużycia, by tam, gdzie nadużycia się pojawiało, rzeczywiście beneficjenci środków nie otrzymywali. My mówiliśmy jasno i tutaj to stanowisko jest popierane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Solidarną Polskę, że konkretne nadużycia muszą być eliminowane. I tutaj żadnego sporu nie było, tylko że właśnie pan Halicki i jego koledzy chodzili za tymi komisarzami unijnymi przez kilka, błagali, by im w końcu pomogli wygrać wybory i wymyślili sobie taki mechanizm, że jak właśnie, jak mówiła pani Bardej, zagłodzi się Polaków funduszami, to Polacy tłumnie pobiegną, żeby głosować na Platformę Obywatelską. I to jest taka haniebna polityka, którą prowadzi Platforma Obywatelska przez lat. Niektórzy przecież parlamentarzyści europejscy z innych krajów są zażenowani tą postawą, tymi błaganiami, by ganić i karać Polskę. Mówią, pomożemy wam, co jeszcze możemy dla was zrobić, by wam pomóc. Przecież są takie wypowiedzi również historyczne z Parlamentu Europejskiego w ostatnich latach znane. Ale na szczęście badania, które pan przywołał, wskazują, że Polacy widzą, że ta tak zwana praworządność to jest tylko wytrych wręcz orwellowski, że tam, gdzie miało być Ministerstwo Prawdy, tam była propaganda. Tak samo w tej praworządności, tam, gdzie jest mowa o praworządności, mamy czystą politykę, bo przecież mamy, tak jak mówiłem wcześniej, artykuł 7, a z drugiej strony próbuje się go obejść. No większego gwałtu na praworządności niż to, co jest proponowane, nie było, ale my konsekwentnie mówimy o naszych racjach, nie dajemy się zastraszyć, ponieważ widzimy, jakie byłyby konsekwencje takiego zastraszenia. Jeśli Polska zgodziłaby się na jakikolwiek mechanizm wiązania funduszy unijnych z wartościami z artykułu 2, a przypomnę, że już praworządnością nie jest tylko właśnie praworządność, czyli sądy, ale kilkanaście dni temu w projekcie rozporządzenia prezydencja niemiecka rozszerzyła praworządność. Dzisiaj praworządność to jest wszystko, co jest wartościami europejskimi. No nie sposób sobie nie wyobrazić, że za chwilę, jeśli byśmy zaproponowali przepis chroniący jakieś ważne dobro kultury polskiej i wyskoczy jakiś komisarz, mówi, nie jest to zgodne z wartościami europejskimi. Jeśli na przykład zrobimy to, co nie podoba się Unii w zakresie na przykład ochrony rodziny, to będzie, na przykład wypowiemy konwencję stambulską, no to wtedy wyskoczy komisarz, powie, to jest niezgodne z wartościami Unii. Polska ma tam te konwencje mieć, bo to Unia Polsce każe, jak nie, to nie ma środków. Nie ma małżeństw homoseksualnych, koniec środków. Nawet pani Spurek, którą pisała wczoraj na Twitterze. I właśnie my swoim postępowaniem chronimy Polskę przed tym, że nasze własne decyzje, które na mocy polskiej konstytucji są przyznane Polakom tylko i wyłącznie, nie będą podejmowane przez wyborców w Hesji, w Monachium, czy w Holandii, czy w jakichś regionach w innych państwach, bo po prostu takich kompetencji Unii Polska nie przekazała. I konsekwentnie o tym mówimy, pokazujemy przykłady, ale widzimy właśnie dzięki opozycji i części komisarzy, że tych dowodów na polityczność działania w sprawie praworządności na pewno nie trzeba daleko szukać, a obłuda Komisji Europejskiej szczególnie była widoczna, kiedy publikowała swoje raporty niedawno o praworządności. Naprawdę ja miałem taki śmiech przy łzy, kiedy czytałem, że w Polsce jest wielki dramat, bo Krajowa Rada Sądownictwa wybierana przez 3/5 parlamentu, w której większość stanowią sędziowie, to jest polityczne ciało, upolitycznione ciało, trzeba z tym skończyć. W Hiszpanii jest taki sam system. I co mówi Komisja Europejska w raporcie? Ubolewa, że wakaty nie są uzupełnione i liczy, że Hiszpanie uzupełnią te wakaty, a Niemcy, gdzie politycy już tam, sędziów nawet nie potrzebują do wyboru sędziów, tylko sami politycy to robią. Co pisze Komisja Europejska? Piękny, stabilny system niemiecki. No, gdybyśmy wprowadzili, to pewnie byłby już problem, bo Polacy nie mogą być równie traktowani. I właśnie to jest sedno całego tego mechanizmu. Próbuje się, zaczynając od sądownictwa, wchodzić na inne pola, by narzucać Polakom
to, co życzy sobie Bruksela i Berlin. My, wchodząc do Unii, na to się nie godziliśmy. Nie godzimy się teraz również z tylnymi drzwiami taki mechanizm wprowadzać, a opozycja w Polsce właśnie chce tego protektoratu, bo wie, że tylko na tych obietnicach Berlina i Brukseli może zastraszyć Polaków, zagłodzić, żeby wygrać wybory. Panie ministrze, co dalej w takim razie? Mam dwa takie wpisy na Twitterze. Jedna to pani Hibner i pozwolę sobie zacytować. Premier Morawiecki, stosując weto wobec budżetu Unii Europejskiej, to błąd o nieobliczalnych konsekwencjach dla Polski. Na jednej szali wartości, na drugiej pieniądze. My Polacy tacy nie jesteśmy, to nie w naszym imieniu. Cieszę się, że pani Danuta Hibner przypomniała sobie o wartościach. Co do tego, jakie są wartości wyznawane przez nią, czy polskie, czy szeroko rozumiane europejskie, to nie będziemy się teraz wyzłośliwiać, ale z drugiej strony mamy bardzo mocny wpis pana profesora Krasnodębskiego i powinniśmy teraz blokować wieloletnie ramy finansowe oraz fundusz odbudowy tak długo, jak długo nie zostanie zniesione ich powiązanie z mechanizmem sprawdzania praworządności, a sam ten mechanizm nie zostanie zniesiony lub tak przeformułowany, że stanie się zgodny z traktatami. Panie ministrze, w którą stronę ma iść w tym momencie polski rząd? Jesteście bardzo ważnym elementem tego rządu, politycy Solidarnej Polski. Od wielu lat powtarzacie, a od wielu miesięcy wręcz krzyczycie, że jest takie zagrożenie. W takim razie pytanie, co dalej? Jak pan sądzi, jak pan może w tym momencie narysować pewien scenariusz? Oczywiście to kwestia dyplomacji, ale również po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak pan na to patrzy? No przede wszystkim bardzo ciekawe postawienie na szali wartości z pieniędzmi. Właśnie to o to chodzi w tym sporze, że próbuje się Polaków tymi pieniędzmi wirtualnymi, tak naprawdę w tym przypadku, pokazywać, że nie będzie pieniędzy, jeśli zrezygnujecie z wartości i wtedy będziecie mieli pieniądze. To jest niespotykany szantaż, ale cieszę się, że pani Hibner wprost sprawę stawia. Dla niej pieniądze są ważniejsze niż wartości. Dla nas trochę sprawa wygląda inaczej. I teraz co dalej? Dalej, jeśli budżet nie zostanie przyjęty, wieloletnie ramy, Unia Europejska będzie funkcjonowała tak zwanym prowizorium, czyli powieleniu budżetu, który jest aktualnie. Jak poprzedni budżet, ramy dla Polski były korzystne, ponieważ Polska była na trochę gorszym poziomie rozwoju gospodarczego, więc przysługiwało nam z tych mechanizmów unijnych więcej środków, żebyśmy doszusowali do przynajmniej średniej unijnej. I właśnie dzięki dobrym rządom w ostatnich latach to nastąpiło, więc w kolejnej perspektywie te środki są trochę mniejsze. No ale jeśli jest prowizorium, to jest dla nas dobra informacja. Z drugiej strony, jeśli chodzi o koronabudżet, to akurat Polska, warto podkreślić, że to jest mechanizm kredytowy. To nie jest tak, że nagle jakieś pieniądze cudownie zostaną wyczarowane, tylko po prostu będą zaciągane długi, które będą gwarantowane przez państwa członkowskie. I tutaj na te środki zdecydowanie bardziej czekają państwa, które mają o wiele większy poziom zadłużenia w relacji do PKB, a to przede wszystkim kraje południowej Europy. Polska ma możliwości pozyskiwania kapitału samodzielnie, więc tutaj też sytuacja dla Polski nie jest zła. I teraz co będzie dalej? Albo się opamiętają w Brukseli i Berlinie i zrezygnują z tego, że zrezygnują z łamania traktatów. Polska jest gotowa, ażeby dokończyć procedurę z artykułu 7. Mamy bardzo silny argument na swoją obronę, ale nie godzimy się na to, żeby nas tylnymi drzwiami ładować w jakieś procedury pozatraktatowe, gdzie można decyzją Komisji Europejskiej i mniejszą większością niż wymagana traktatami po prostu szantażować. I to, co pisał pan profesor Krasnodębski, wydaje się, że oddaje to, co również mówiła Solidarna Polska w ostatnich miesiącach. I przestrzegaliśmy właśnie przed tym, że ta propozycja z powiązaniem praworządności, ona ciągle jest w grze. Mówiliśmy o tym dosyć wyraźnie, że nie możemy odpuszczać tej sprawy, ponieważ ciągle jest forsowany ten mechanizm. I dopóki nie wrócimy do źródła, źródłem jest artykuł 7, który mówi o tym, że jeśli jakieś wartości z artykułu 2 nie są przestrzegane, trzeba jednomyślnej decyzji Rady Europejskiej. I dopóki ten mechanizm nie zostanie uszanowany, bo to jest mechanizm traktatowy, nie jakiś wymyślony przez aktualnych polityków, tylko jest on umiejscowiony w traktacie, nas to wiąże, wszystkich to wiąże, dopóty nie powinniśmy się godzić na wieloletnie ramy. Dlaczego? I musimy niestety na tym zakończyć. Tylko nas egzekwowano nawet po prostu przy każdej okazji próbowano nam narzucać
wolę polityczną Brukseli. Ten temat może wracać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Serdecznie dziękujemy za wizytę naszego studiu. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, widzicie, że za chwilę, i to powiedział bardzo mocno, i niech to wybrzmi, pan minister Kaleta powiedział, że za moment może być inny powód. Za moment może sobie ktoś wymyśleć, że trzeba homoseksualistom dawać prawo do adopcji dzieci. Jeżeli tego nie zrobimy, no to będziemy karani w taki czy inny sposób. Zostawiam państwa z refleksją na ten temat, ale my musimy już kończyć za moment. Dalsza część programu. Wrócimy do Polski. Będziemy rozmawiać o równie kontrowersyjnej kwestii. Zapraszam za dosłownie chwileczkę.